Cześć, tu Ernest. W grudniu 2020 stanąłem na wadze i ujrzałem 150 kilo. Więc miałem już masę. A jak wiecie, po masie jest rzeźba. Ale to nie wszystko, co działo się w międzyczasie i w tym filmiku chciałbym odpowiedzieć na kilka z waszych pytań, bo tak, wracam do nagrywania filmików. O, i sorry za tą kanciapę w tle, ale w moim starym studio gdzieś narobił piesek. I najgorsze jest to, że to był jamnik, więc mógł się dostać wszędzie. I to była wykładzina, która trzyma zapachy. Okej, zaczynajmy. Czemu zniknąłeś z YouTube'a na taki czas? Słuchajcie, uwielbiam nagrywać filmiki. Wszystko to zaczęło się od tego, że przyszedłem do mojego taty, aby włożyć mikrofon do nagrywania, który miał z radia, i nagrać mój pierwszy filmik o grze, którą bardzo polubiłem. Wtedy wkręcałem go, że to było coś do szkoły, bo się trochę tego wstydziłem. I jakoś to się stało. Po prostu. Dla zabawy, bez planu i... zakochałem się w tym. Dzień w dzień myślałem o tym, non-stop pracowałem nad moim kanałem. To zamieniło się w taką obsesję. Ale niestety wpadłem w pułapkę. Zaniedbałem swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, sen, znajomych, rodzinę i pewnego dnia coś powiedziało we mnie: stop. Po prostu nie mogłem już nagrywać. Potrzebowałem przerwy, ale nie wiedziałem, jak o tym napisać. Zrobiło mi się z tego powodu strasznie przykro, że nie mogę nagrywać filmików i zamknąłem się w sobie. Cały czas leżałem i jadłem ze stresu, nic nie robiłem, aż w końcu pojawiło się kolejne tchnienie. Tym razem, żeby zająć się za swoją sylwetkę. I udało się! Teraz chcę być najlepszą wersją siebie dla was, widzów, i jedyne, co mi pozostaje, to wykazać się. Jeśli będę musiał ominąć jakiś termin albo wziąć przerwę, to tym razem dam wam znać. Co prowadzi mnie do kolejnego pytania? Co planujesz nagrywać? Fortnite'a! Tutaj Fortnite'a. To dalej jedna z moich ulubionych gier, która cały czas się rozwija i za każdym razem, kiedy wskakuję z dźwiękami do gry, to dobrze się bawię. To się nie zmieniło. Swoją drogą chciałem wrzucić filmik z pierwszej aktualizacji w styczniu, ale zatrułem się i... Przez kilka dni miałem gorączkę, drgawki, halucynacje i... Chciałbym was również wtajemniczyć, jak udało mi się zrzucić wagę i nie stracić po drodze motywacji. To byłby bardziej filmik taki... no to byłby filmik z rzeczywistości. Obecnie chodzę na siłownię 3 lub 4 razy w tygodniu i ponieważ jest zima, poleciałem trochę na masę. Obecnie ważę 90 kg przy 180 cm i około 189 cm wzrostu. Mój rekord utraty wagi to było 80 kg w zeszłe wakacje, ale to było dla mnie trochę za dużo, w sensie za mało. Być może też w końcu sprawdzę swoje maksy na siłowni, bo jeszcze ich nie znam, ale tak ogólnie to przy cięciu starałem się jeść do 2000 kalorii i robić przynajmniej 10 000 kroków dziennie. To w moim przypadku było kluczem do spalania tłuszczu, a siłownia pomogła zachować trochę mięśni. Moja utrata wagi sensownie ruszyła właśnie, gdy zacząłem ograniczać kalorie i wprowadzać więcej ruchu. Od czerwca 2021 roku do czerwca 2022 zleciałem ze 141 kg do 85 kg. To takie proste. Jak tam Luni? Dobrze, Luni to jest Luni. Nic za bardzo nie mam do dodania, u Sony też jest dobrze. Pamiętajcie, że Luni i reszta ekipy będzie pojawiać się na moim Instagramie. A na story od czasu do czasu wrzucam również momenty z mojego życia z Amelią. To super dziewczyna, którą poznałem na początku zeszłego roku i uwielbiam z nią spędzać czas. Kocham ją. Zapraszam, każdy jest mile widziany i można tam do mnie pisać w wiadomościach prywatnych. Kiedy meetup w Wawce? Nie planowałem nigdy żadnego meetupa, ale możecie mnie spotkać na siłowni. Zazwyczaj chodzę na siłowni na literę Z na Bemowie. Co z Holmem? Z Holmem skontaktowałem się i wspólnie omówiliśmy kilka spraw, które były problematyczne. Ja niestety nawaliłem z komunikacją, na czym ucierpiał m.in. nasz projekt wspólnej marki odzieżowej Honest. Ale chciałbym was poinformować, że jesteśmy pogodzeni i mamy zbitą sztamę i jesteśmy w kontakcie. No i teraz pozostaje nam coś ponagrywać. A tak z innej beczki, to czy masz prawo jazdy? Tak, zdałem pod koniec zeszłego roku prawko i obecnie wożę się furą brata. A ile masz lat? Nie pamiętam, ale urodziłem się w 2002 roku. Jak coś tam pomnożycie, spotęgujecie, to trzymacie mój wiek. Czy pokażesz swoje stanowisko? Okej, ale ciekawostka. Tutaj kiedyś miałem już studio, ale odkąd przyniosłem się do tego pokoju, ten pokój stał się takim mini magazynem. Teraz wróciłem tutaj z uwagi na psie zapachy, które wspomniałem na początku. Jest jak jest, ale komputer działa, więc można działać. Jak się czujesz z nowym sobą? Tu przypuszczam, że chodzi o sylwetkę. Powiem tak, zmiany są na plus. Nie dość, że nie pocę się już na każdym kroku, to czuję się 100 razy lepiej fizycznie i mentalnie. Warto było. Jak często planujesz nagrywać? Na początek chcę wrzucać jeden filmik na tydzień. Jak zawsze chcę tworzyć filmiki o aktualizacjach i dziejach z wyspy Fortnite. Choć zobaczymy jeszcze, jaki format się uformuje. Zawsze lubiłem trochę eksperymentować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Więc tak, ogólnie cieszę się, że z Holmem udało nam się obgadać nasze różnice. No i teraz czuję takiego stresa, ale też i ekscytację z powrotem na YouTube'a. I w ogóle padło też pytanie, co sądzę o odpowiedzi moich widzów i w ogóle reakcji i tak dalej. Ogólnie, słuchajcie, bo też ogólnie była taka sytuacja, dostałem zdjęcie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, listu, który ktoś z moich widzów rozesłał, w którym napisał, było moje zdjęcie profilowe przekreślone i tam było napisane, że Ernest Zdzinka z YouTube'a używa swoich kotów do manipulacji widzami. No i tutaj nie mogę się nie zgodzić, Luni jest bardzo słodka i wy chcecie ją widzieć, więc... Było też coś o kradzieży filmików, ale tym się nie przejmuję, bo to nieprawda. Jakby mniejsza z tym, bo ogólnie to, co próbuję powiedzieć, to to, że żeby ten widz tak zareagował na to, na moje zniknięcie, to musiał być ogromnym widzem mojego kanału. Teraz jest mi, wiecie, jakby nie jest mi przykro, że zrobiłem przerwę, bo to było nieuniknione, jakby tego już nie mogę, nie zrobię sobie przerwy, ale jest mi przykro, że o tym nie powiedziałem. No i teraz tak, no, muszę się wykazać, to jedyne, co mi pozostaje. Musiałem też wprowadzić małą zmianę w wspieraniu na moim kanale. Z trzeciego poziomu wspierania na moim kanale musiałem usunąć dodawanie do znajomych, ponieważ mam ich trochę za dużo i po prostu nie dam rady zagrać z każdym. To jest po prostu no niemożliwe po prostu, więc na razie muszę zająć się tymi widzami, których mam już na liście znajomych. I to na razie tyle. Bardzo wam dziękuję za wsparcie i mam nadzieję, że jeszcze jakoś się dogadamy i do zobaczenia w busie bojowym.